Oto jak w łatwy sposób można zrobić potrawkę w domu z kurczaka wyciągniętego z rosołu. Ja zrobiłem to w ten sposób. Wyciągłem sobie dwie nogi z rosołu, który był ugotowany już przestygł. Wstawiłem sobie w międzyczasie ryż dla swojej rodziny. Ja zjadłem potrawkę z makaronem. Obrałem tego kurczaka ze skórki. Podzieliłem to mięso lekko, jeszcze przekrawywując tam mniejsze części. Naszykowałem sobie również pieczarki, które dodają też swoisty smak. Wziąłem rozmarynu, dwie gałązki. Nie używam czosnku, dlatego rekompensuję sobie to rozmarynem. Ma podobne działanie rozmaryn. Dodaję na patelnię pół kostki masła, rozpuszczam to masło, dodaję również pieczarki, żeby się smażyły, zapisać. Dodałem cały rozmaryn, który lekko posikałem, nie za dużo, żeby go było widać po prostu. Smażąc to mięso, to już nie musimy dodawać za dużo przypraw, bo to mięso z rosołu już ma swój smak. Także dużo nie trzeba. Wy zamiast rozmarynu to dodajcie sobie czosnku. Ewentualnie jeszcze na sam koniec dodajcie sobie jeszcze proste kurkumy. Zrobi się bardzo ładny, żółty taki kolor. Dorzucam w tej chwili mięso z tego kurczaka. Będę smażył to za jakieś 5 minut. Naszykowałem sobie 100 ml śmietany 18. 20 ml wody, żeby to rozrzedzić troszkę i łyżkę mąki. Roztrzepałem i zalałem to. I to smażyłem do tej pory, aż zaczęło gęstnieć. Na małym ogniu, po prostu tak, żeby to podgrzewać. I wierzcie mi, potrawka wychodzi wyśmienita, rewelacja. Nic się z drugiego dnia nie wyrzuca, wszystko można zjeść, a zje się ze smakiem. Jeżeli film Wam się podobał, proszę lajkuj, komentuj, subskrybuj ten kanał, podziel się ze znajomymi, no i życzę smacznego. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie i za wsparcie mojego kanału. Dziękuję Wam wszystkim bardzo.